Głosowanie na budżet obywatelski miasta Gniezna rozpoczęte. Wczoraj w Urzędzie Miejskim zaprezentowano 12 projektów, którym możemy udzielić poparcia i w jaki sposób to zrobić. Projekty są podzielone na projekty miękkie, a więc takie bardziej społeczne, o niższej wartości do wielkości 200 tysięcy złotych. Jest ich 6 oraz projekty twarde, infrastrukturalne, inwestycyjne. Również jest ich 6. Wartość pieniędzy, które mamy przeznaczone na te projekty twarde, to 800 tysięcy. Czyli łącznie w budżecie na kolejny 2023 rok mamy zabezpieczone 1 000 000 złotych. Liczymy, że będą to, tak jak powiedziałem, za 200 tysięcy projekty miękkie i za 800 tysięcy projekty twarde. Wśród propozycji są nasadzenia nowych drzew, pomoc zwierzętom, ławki, stojaki rowerowe, miejsca parkingowe, ścieżka rowerowa na Pustachowie i centrum rekreacyjne na Dalkach. Głosowanie trwa do końca miesiąca. 10 października chcemy podać do publicznej wiadomości listę ranking i listę zwycięzców, no ale żeby to się zadziało, zapraszam wszystkich mieszkańców naszego miasta do głosowania. Głosować można na 3 sposoby. Pierwszy sposób to jest po prostu wejście na stronę www.budżetobywatelski i zagłosowanie za pośrednictwem odpowiedniego formularza. Również można taki formularz pobrać papierowo, zeskanować na przykład i wysłać nam drogą elektroniczną lub też odwiedzić kilka punktów, które są w mieście. Te punkty to dwie biblioteki na Stasica oraz na osiedlu Orła Białego, 3 szkoły, szkoła nr 3, 8 i 12. Ponadto hala Łopatki przy ulicy Sportowej, basen Gosirowski przy ulicy Jolenty oraz dodatkowo 17 września, jak co roku, będziemy robili piknik i na tym pikniku takim obywatelskim wszyscy, którzy te projekty zgłosili, będą mogli promować te projekty i tam też również będzie można głosować. A więc zachęcam wszystkich do głosowania. Tak jak powiedziałem, 12 projektów, jest z czego wybierać. Jeden projekt duży, jeden projekt mały, bo na w taki sposób należy głosować. Mamy kartę do głosowania, albo elektroniczną, albo papierową. Bierzemy ją, zakreślamy, karta do głosowania i jeżeli komuś wygodniej, wrzucamy do urny i mamy zagłosowane. Zachęcam mieszkańców, bo to jest właśnie partycypacja obywatelska i mieszkańcy w ten sposób mogą zadecydować, na co 1 000 000 złotych w przyszłym roku zostanie wydatkowane. Najprawdopodobniej w 2023 roku będzie realizowany jeden duży projekt, który wygra głosowanie, i 3 małe, które zdobędą największą liczbę głosów.